Krzyż na Włosienicy. Tytuł odcinka. Sanktuarium błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Nowym Mieście nad Pilicą. Mówi ojciec Ryszard Gumkowski z zakonu braci mniejszych kapucynów. Jesteśmy w kościele ojców kapucynów w Nowym Mieście, w sanktuarium błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. Nowe Miasto, no to jest, no teraz jest to takie cichutkie miasteczko. Swego czasu była tu jednostka wojskowa. Tu, co teraz jest na placu pomnik ojca Honorata, teraz ten plac nazywa się Plac Ojca Honorata. A wcześniej był plac bodajże Wolności i stał czołg postawiony przez, no, inspirowany przez Rosjan, taki wymierzony swoją lufą właśnie w kościół. Ten kościół ma już blisko 300 lat. Pamięta Polskę przedrozbiorową. Tutaj został później zesłany, można powiedzieć, ojciec Honorat Koźmiński, żeby nie miał takiego dostępu do ludzi jak w Warszawie, jak w Zakroczymiu, niejako umierając. Ten grób stał się kolebką dla bardzo wielu ważnych wydarzeń, bo tutaj narodziły się nowe zgromadzenia zakonne. Tutaj ojciec Honorat bardzo dużo ludzi spowiadał, wiele ludzi narodziło się do życia w łasce. Tutaj ojciec Honorat dojrzewał w świętości i tą świętością niezwykle promieniował. W wieku, kiedy miał 16 lat, trafił do więzienia. Rycina, półnagi mężczyzna w kajdanach. Brał udział w jakimś spisku, tak go posądzono. Wcześniej stracił wiarę, wyrzekł się Boga, bardzo cierpiał. Po prostu ten człowiek naprawdę umierał. Dawna fotografia starszej kobiety w ciemnym czepku na głowie. Jego matka wiedziała, do kogo pójść. Zwróciła się do Matki Bożej Częstochowskiej w modlitwie. Modliła się też pod Cytadelą o nawrócenie syna, o uratowanie syna. Dokonała się wtedy w więzieniu, w celi więziennej, w Cytadeli. Rzecz naprawdę wielka, bo Pan Jezus przyszedł do niego. On napisał właśnie o tym wydarzeniu, że Jezus do niego przyszedł, wziął go za rękę i łagodnie do wiary przyprowadził. Wyszedł z tego więzienia, Pan Bóg dał mu łaskę powołania, właśnie wstąpił do ojców kapucynów. Cała reszta życia to jest wielkie dziękczynienie za to, co wtedy się stało, że Jezus go nie zostawił w tej niewierze. Po prostu wykorzystywał swoje kapłaństwo maksymalnie dla tego, by służyć ludziom. Swoją działalność rozpoczął w Warszawie. Wtedy trzeba pamiętać, że to były czasy, kiedy byliśmy pod zaborami. Polacy byli prześladowani, zwłaszcza duchowieństwo. Obraz Branka Polaków do Armii Rosyjskiej w 1863 roku. Po klęsce Powstania Styczniowego prześladowanie Kościoła było, można powiedzieć, okrutne. Jeśli chodzi o zakony, kolejne placówki likwidowano. Nie wolno było przyjmować do nowicjatu, a więc wiadomo, że ci, którzy są, poumierają i klasztor się zamknie i będzie sprawa zakończona w powolny sposób. Ojciec Honorat nie patrzył, że jest zła pogoda, że zrobiło się bardzo ciemno, jeśli chodzi o sferę polityczną. Skoro nie można zakładać, nie mogły istnieć zgromadzenia habitowe, zakładał bezhabitowe. Ludzie, którzy żyli w ukryciu, na wzór pierwszych chrześcijan, a jednak żyli Ewangelią w sercu, żyli ślubami, troszczyli się o tych ludzi, którzy też od nich byli zależni, bo na przykład przychodziły nauczycielki do ojca Honorata, kochając Chrystusa nade wszystko, prowadząc życie duchowe, pomagały innym ludziom, uczniom, młodzieży i w ten sposób właśnie to dobro niesamowicie promieniowało na cały naród. Siostra Zofia Władyszewska. Myślę, że ojciec Honorat sam nie spodziewał się tego owocu, jakim Pan Bóg go obdarzył poprzez to, że był posłuszny natchnieniem Ducha Świętego. Zaczął zakładać pierwsze zgromadzenie, to były siostry Felicjanki. Ale ponieważ widział, że jest ogromna potrzeba przemiany wewnętrznej społeczeństwa, posyłał siostry jako nieznane, bez habitu, ukryte,
Dlatego powstawały nowe zgromadzenia, aby wszystkie grupy społeczne przesiąknięte były takim duchem apostolskim, duchem katolickim. I tych zgromadzeń założył aż 26. Praca plastyczna. Na gałęziach namalowanego drzewa przyklejone są fotografie pierwszych sióstr ze zgromadzeń zainspirowanych przez ojca Honorata. Był taki czas bardzo bolesny w życiu ojca Honorata, kiedy episkopat w porozumieniu z Rzymem pozbawił duchowej opieki ojca Honorata nad zgromadzeniami. Wielu kapłanów czy biskupów nawet nie rozumiało tej formy życia zakonnego, dlatego że dotychczas istniała tylko forma życia habitowego. Dewizą życia ojca Honorata były słowa: chcę być święty z jakąkolwiek bądź ofiarą. I ojcu Honoratowi wystarczyła modlitwa Ojcze Nasz. Powiedział: bądź wola Twoja, zostawił. Jak widzimy, Pan Bóg sobie poradził. Ojciec Honorat nie chciał być uznawany, chwalony. On zawsze chciał być w ukryciu, chciał być w ciszy. I błogosławił Boga też za ten czas, kiedy Bóg go oczyszczał i dawał mu możliwość uczestnictwa w swoim krzyżu. Mamy takie szczęście, że znajdujemy się naprzeciwko sanktuarium błogosławionego ojca Honorata. I też Pan Bóg dał nam charyzmat pracy z dziećmi, z młodzieżą, prowadzenia tych dzieci do Boga. I właśnie tutaj, gdzie się znajdujemy, w domu generalnym zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny. Jest przedszkole, jest około 100 dzieci, jest bardzo duże zapotrzebowanie. Wiele osób pragnie, żeby właśnie siostry wychowywały ich dzieci w takim duchu katolickim, chrześcijańskim. Ojciec Ryszard Gumkowski. Żył Chrystusem. Ta zewnętrzna działalność to jest tylko echo tego, co działo się w jego sercu, w jego wnętrzu. Tutaj spowiadał, to jest bardzo dobry spowiednik. Długie godziny spowiadał, cierpliwie spowiadał. Nieraz, żeby się wyspowiadać, czekali po parę dni. No i tutaj po prostu do końca swoich dni był. Tutaj ludzie przyjeżdżali też go spotkać właśnie w taki sposób, nawiedzając jego grób, spotkać się z jego osobą. Jak była beatyfikacja w Rzymie, po prostu w tym czasie przeniesiono go tutaj na ten ołtarz. I to jest ten najważniejszy relikwiarz, ta malutka trumienka, z którą po prostu są relikwie ojca Honorata. Tutaj jest to też miejsce takie spotkania z nim. Ludzie przychodzą, modlą się, doświadczają wielu łask, wielu, można powiedzieć, takich cudów wewnętrznych. Ojciec Honorat jest cały czas takim, można powiedzieć, skromnym człowiekiem i takie dotyka w sposób taki duchowy, że ktoś na przykład miał lęk przed spowiedzią i zdecydował się na spowiedź, opór, żeby wrócić do kościoła i jednak wrócił do praktykowania. Ktoś miał bardzo wielki problem z przebaczeniem, właśnie doświadczył czegoś takiego. No, na zewnątrz nie bardzo to może nie zawsze widać, ale to są wielkie cuda wewnętrzne, duchowe, które zostawiają ślad na całe życie, zmieniają człowieka, że w którymś momencie po prostu po takim spotkaniu prawdziwym człowiek zaczyna już iść inną drogą, Bożą drogą, czy po prostu odwraca się od zła. Wnętrze sanktuarium. Kapłan w pozłacanej szacie liturgicznej udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w pozłacanej monstrancji. W 2016 roku minęło 100 lat, jak ojciec Honorat przeszedł z tej ziemi, taki utrudzony pielgrzym, zapracowany pielgrzym, po nagrodę do Chrystusa, którego poznał, zwłaszcza w Cytadeli, a tam może teraz oglądać oblicze bez końca. I jest to dla nas wszystkich czas dziękczynienia za to, że Bóg posługuje się człowiekiem, aby drugi człowiek mógł dążyć do świętości, abyśmy mogli wspólnie prowadzić życie, życie zakonne, życie bez habitu, życie ukryte, które dla mnie jest wielkim skarbem. Bo mogę naśladować Maryję, która też była ukryta. Stulecie od przejścia z tego świata do wieczności, to była szczęśliwa śmierć. W Bożym świecie taki awans, Pan Bóg nas zaprasza do siebie, do nieba. Wydarzenie niesmutne, ale bardzo ważny etap, który nas wszystkich cieszy, że ktoś, kto tutaj żył, cierpiał, pracował,
staje się mieszkańcem nieba, staje się mieszkańcem świętych. Nie pachnie to jakimś przykrym pogrzebem, na którym trzeba płakać, ale po prostu radość. Dzisiaj po prostu możemy to z takim dziękczynieniem, że mamy błogosławionego. Ktoś z naszych jest tam. I dlatego to jest bardzo optymistyczne wydarzenie, takie życiodajne. Ślady ojca Honorata to jest przede wszystkim tutaj relikwiarz. On tu był, on się modlił, przy tym ołtarzu odprawiał mszę świętą. Przy tej Matce Bożej tutaj Częstochowskiej się modlił, bo to jest jeszcze obraz, który za niego został tutaj sprowadzony. No, znacząco relikwią jest konfesjonał, zwany szafą, i on to jest takim symbolem. Wielu ludzi, którzy malują jego twarz, podobiznę na tle właśnie tego słynnego konfesjonału, bo tam dokonywało się bardzo wiele po prostu łask. I ten konfesjonał jest teraz w muzeum ojca Honorata i ludzie pytają o ten Boży mebel i tam, kiedy odwiedzają muzeum, zatrzymują się przy tym konfesjonale, robią te zdjęcia, chcą go dotknąć, chcą w jakiś sposób dotknąć w ten sposób łaski. Alleluja, alleluja, alleluja. Wnętrze sanktuarium, próba chóru. Ikona przedstawiająca Chrystusa. Msza Święta. Kazanie wygłasza ksiądz biskup Wojciech Osial, biskup pomocniczy diecezji łowickiej. Podobno po swoim nawróceniu w więzieniu rozmawiał z więźniami tylko na tematy związane z wiarą. W ten sposób został uznany za chorego psychicznie, fanatyka. Prawdopodobnie w konsekwencji z tego powodu wypuszczono go na wolność. Prorok często za częste i gorliwe mówienie o Bogu uznany jest za chorego. To sprawdza się i dzisiaj. Był prorokiem. Najsłynniejszym miejscem jego prorokowania był Kościół, szczególnie konfesjonał z dopiskiem szafa. Ojciec Honorat spowiada tysiące ludzi. Ojciec Anioł Dąbrowski pisze, że były przypadki, że penitenta niekiedy tak długo trzymał, aż go nawrócił. A jeśli to nie pomagało, wówczas kazał mu zaczekać, a sam szedł do swej celi, biczował się do krwi, modląc się o jego skruchę. A gdy powracał, to zastawał tego człowieka zalanego łzami, w żalu za swoje grzechy. Na głos sługi Bożego porzucano rodziny, dostatki, życie spokojne i wygodne, aby poświęcić się Bogu i tworzyć stan zakonny w ukryciu. Honorat wiele lat później tak opisuje swoje nawrócenie. Gdy byłem uwięziony, trwałem w uporze, bluźniłem przeciw Bogu i w tym bluźnierstwie straciłem rozum. Wpadłem w obłąkanie i 3 tygodnie w przeraźnikach dzień i w noc zostawałem. Więc byłem jakby w paszczęce szatana, który już był pewny swej zdobyczy. Tu chyba jest klucz do Honorata. Każdy prorok musi przejść. Musi stoczyć walkę wewnętrzną, tak jak Izajasz, Jeremiasz, wszyscy wielcy, jak Honorat. U nas może być tak, że idziemy za Chrystusem, nie przeżywszy nawrócenia. I mamy wtedy problem. Nie walczymy. Trzeba znaleźć się w więzieniu grzechów, zmagać się, wyjść na wolność jako nowy człowiek, jak Honorat. Wtedy będziemy, jak Izajasz, z miłością głosić orędzie pokoju, uwolnienia, bo sami go doświadczymy.
Będziemy prorokami, kiedy doświadczymy działania Boga w naszym życiu, kiedy zobaczymy, że Bóg nas kocha, grzeszników, i wzywa nas do nawrócenia. Wieczór. Tłum wiernych z kapłanami na czele idzie przez miasto ze świecami w dłoniach. Ojciec Ryszard Gumkowski. Ojciec Honorat nikomu Boga nie zasłonił, tylko pomagał. Spotykamy proroka, spotykamy mistyka, spotykamy człowieka, w którym w tym miejscu właśnie się uświęcił całkowicie. W tym miejscu z Bogiem rozmawiał, w tym miejscu po prostu działy się cuda i dzieją się cuda. Pan Bóg tego nie zamknął, także my możemy również tych spraw nawróceń, łask doświadczać. Jest to dalszy ciąg, ważne od naszej dyspozycji serca. Jeśli tylko Bogu pozwolimy, dlaczego Pan Bóg ma nie uczynić takich samych rzeczy albo jeszcze większych? Napisy końcowe. Realizacja Szczepan Barczyk. Telewizja Trwam 2016. Fundacja Lux Veritatis.